Halleluja! Wiecie, od czasu, kiedy byłem religijnym zawsze człowiekiem od dzieciństwa, kiedy moi rodzice prowadzili mnie do kościoła, ja miałem obraz Boga, który jest humanistą, Boga, który jest gdzieś daleki, Boga, który jest gdzieś odległy, Boga, który za dobro wynagradza, a za zło karze. Ale dzisiaj stoimy tutaj i głosimy wam o to, że to nie jest ten Bóg, o którym większość z was myśli sobie, że to jest Bóg, który karze, że to jest Bóg, który zsyła tsunami na ziemię, który stoi i czeka tylko na to, żebyś ty upadł. To nie jest taki Bóg. Jezus Chrystus powiedział: ja jestem drogą, prawdą i życiem. W Chrystusie jest życie, a wszystko, co poza Nim, jest śmiercią. Dlatego dzisiaj stoimy tutaj i mówimy wam, że musicie się narodzić na nowo, że potrzebujecie realnie spotkać Jezusa w życiu. Tu nie chodzi o to, abyś ty przestrzegiła jakieś przykazania. Tu nie chodzi o to, abyś był dobrym człowiekiem, abyś chodził do kościółka i zmawiał jakieś paciorki. Tu nie chodzi o to. Słowo Boże nam mówi, że musisz się narodzić na nowo. Narodzić się na nowo to znaczy spotkać się osobiście z Jezusem. Spotkać się z osobą. Z osobą. Nie spotkać się z religią. Nie spotkać się z tradycją. Nie spotkać się z jakąś Marią. Spotkać się z żywym Bogiem, który może uratować realnie twoje życie. Mnie uratował 6,5 roku temu, kiedy byłem człowiekiem uzależnionym od pornografii, kiedy byłem człowiekiem zmiażdżonym przez grzech, kiedy nie radziłem sobie w życiu. Wtedy zawołałem i powiedziałem: Jezu, przyjdź i zmień moje życie. Wtedy zawołałem w moim pokoju i przyszedł do mnie Chrystus i zmienił moje życie. I może dzisiaj sobie zastanawiasz, że jesteś dobrym człowiekiem i nie potrzebujesz żadnych zmian. Chcę ci powiedzieć o tym, że jeżeli ty nie spotkasz Jezusa, jeżeli ty nie przyjmiesz Jego ofiary, jeżeli ty nie uwierzysz, że On powstał z martwych, to będziesz musiał iść do piekła. Bez Chrystusa człowiek może i musi iść do piekła, ale jest dobra nowina o tym, że możesz mieć życie wieczne, że nie musisz umierać, że nie musisz cierpieć, że nie musisz chorować, że nie musisz cierpieć biedy, że nie musisz być dojeżdżany przez choroby, a nie przez diabła. Możesz być wolny. To jest dobra nowina. To jest dobra nowina o tym, że możesz być wolny. O tym, że możesz być usprawiedliwiony. Tu nie chodzi o to, abyś ty przestrzegiwał cokolwiek, ponieważ zbawienie jest za darmo. Słowo Boże nam mówi, że łaską jesteśmy zbawieni przez wiarę. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Twoje uczynki nie mogą zaprowadzić cię do nieba, tylko twoja wiara. A więc dzisiaj uwierz w to. Uwierz w pusty krzyż. Uwierz w to, co dokonał Chrystus na krzyżu Golgoty. Jeszcze dzisiaj do Niego zawołaj. Powiedz: Jezu, ja Ciebie nie znam, ale chcę Cię poznać. Chcę Cię doświadczyć takim, jaki Ty naprawdę jesteś. Zawołaj tak do Niego dzisiaj. Zawołaj, On jest realnym Bogiem. On jest realnym Bogiem. To nie jest jakaś mała religia, to nie jest jakiś mały dzidziuś. Chrystus jest potężny, ponieważ ja Go spotkałem, ponieważ On przyszedł do mojego życia. Rasata rabane ryby syturono to hororaka sajdry. 4 lata temu, kiedy twoja ciotka ci powiedziała o tym, że musisz zasługiwać, ponieważ Boga nie ma. I dzisiaj chcę ci powiedzieć o tym, że On właśnie jest, ponieważ ja Go spotkałem. Twoja ciotka ci mówiła o tym, że Boga nie ma. Cały ten świat mówi, że Go nie ma. Ale my stoimy tutaj i świadczymy o tym, że On jest potężny i wielki, ponieważ jesteśmy świadectwem Jego życia w nas. Jeżeli chcesz więcej porozmawiać, to przyjdź tutaj do nas. Jeżeli chcesz doświadczyć cudu w swoim życiu, jeżeli chcesz być zostać uzdrowionym, jeżeli chcesz zostać uwolnionym, to przyjdź tutaj na to miejsce. Ja położę swoją świętą rękę i zostaniesz uzdrowiony, zostaniesz uwolniony zupełnie za darmo. Dzisiaj przyjdź, przyjdź i wypróbuj nas. Przyjdź na to miejsce, wypróbuj nas. Dotknij żywego Boga, doświadcz dzisiaj żywego Boga. Doświadcz dzisiaj życia zmartwychwstania. Przyjdź tutaj na to miejsce i weź swój cud do swojego życia.